Jak wiecie, aktualnie w lore, mówiąc dzieje się sporo, to jakby nic nie powiedzieć. Czekamy na dalsze wydarzenia związane z Viego i zrujnowaniem, rozwijany jest wątek Sylasa co jakiś czas, czy Shurima zaczyna drogę powrotną do swojej świetności. Lecz zanim stworzę wam materiał o tych właśnie wątkach, musimy powiedzieć sobie o dwóch innych, niezwykle ciekawych kwestiach. Po pierwsze o matce Masek, na którą wiele osób wskazuje, jakoby miałaby to być matka Kindred i śmierdzi we własnej osobie, jak również na tego wielgachnego jegomościa o nazwie Obserwator, czyli jednego z panów i najpotężniejszych znanych bytów z pustki. Tutaj również wiele osób wskazuje na to, że Lissandra zaczyna ich uwalniać i chce zniszczyć świat League of Legends czy świat Runeterry za pomocą właśnie obserwatorów. Czy jest to prawda? Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, czy Lissandra uwolniła obserwatorów oraz jakie są, jeżeli są, sekretne plany przywódczyni Mroźnej Straży z Freljordu. W zasadzie cały ten temat rozpoczął się od tego, od karty obserwatora w Legends of Runeterra, która raz, że wygląda przepotężnie i przekozacko, dwa, ma ogromny koszt, który oczywiście w mechanice gameplayowej może być niwelowany, i trzy, przy ataku niszczy całą talię przeciwnika. Sami obserwatorzy, albo ten jeden konkretny obserwator, jest oczywiście związany z Freljordem i karcianką. I tutaj tak mam wrażenie poniekąd wystąpił podział na cztery grupy graczy. Po pierwsze ci, którzy uważają, że Lissandra uwolniła obserwatorów dla jakiegoś konkretnego celu. Po drugie ci, którzy uważają, że nadchodzi koniec League of Legendsowego świata, gdyż obserwator uwolnił się i przedostał się już do Runeterry i nie ma ratunku. Po trzecie osoby, które mają w głębokim poważaniu, że jest coś takiego jak karcianka czy lore. I czwarta grupa osób, które patrzą na obserwatora i myślą: czekaj, co tu się właśnie odfreljordowało? I być może was zaskoczę, ale ja na początku byłem w tej czwartej grupie. Bo ta grafika obserwatora jest bardzo ciężka do przeanalizowania. Pewnie myślisz, no kurde, co jest, że Marwek tego nie wie? Znaczy, to nie tak, że nie wiem, ale problem jest o wiele bardziej zawiły. Aby rozpocząć w ogóle jego rozważanie, trzeba posiadać bardzo dobrą wiedzę o Lissandrze, Mroźnej Straży, jak i o samej pustce. Otóż w wielkim skrócie, Lissandra około 9000 lat temu względem League of Legendsowego kalendarium chciała wpuścić obserwatorów do Runeterry. Myślała, że robi dobrze, dlatego nawet zawarła z obserwatorami umowę w imieniu jej sióstr. Po czasie Lissandra zrozumiała, że po pierwsze jej sprzymierzeńcy są niezwykle potężnymi istotami, po drugie przejrzała ich plany i dotarło do niej, jak wielką mogą nieść ze sobą zagładę. Dlatego bohaterka przeprowadziła rytuał poświęcający jej siostry, Cyryldę i Avarossę, jak również ich wojska w rytuale, który zamroził obserwatorów w prawdziwym lodzie. Wiele osób uważa przez to Lissandrę za tak zwanego Viliana, czyli bohaterkę, która de facto jest tą bohaterką złą, która nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swoje cele, władzę czy potęgę. W moich oczach natomiast Lissandra jest kobietą gotową do największych poświęceń z dewizą cel uświęca środki. Czy to dobre podejście czy nie? No cóż, gdyby nie ona, świat Runeterry prawdopodobnie aktualnie w ogóle by nie istniał. I co ważne, zdecydowaną większość czasu Lissandra wykorzystuje do tego, aby pilnować, aby obserwatorzy się nie wydostali. Zatem sam aspekt gameplayowy, w którym obserwator zostaje uwolniony przez działania Lissandry, bardzo mocno zatrząsł lorowym środowiskiem. Ponieważ dlaczego nagle Lissandra miałaby zmienić zdanie i obserwatorów uwolnić? Moim zdaniem zupełnie nie o to tutaj chodzi. Jak wiemy, bohaterka zawarła przymierze z Trandlem i trollami, aby ci służyli bohaterce. Atakują oni nawet Avarossan przewodzonych przez Ashkę.
Bohaterka ma nawet, już mówię oczywiście o Lisandrze, elitarną grupę kapłanów i wojowników o nazwie Draklorni, którzy są najbardziej oddanym sprawie, może nie ruchem, ale grupą osób, które są częścią Mroźnej Straży. Uwielbiam ich, chociażby dlatego, że ich imię, albo bardziej nazwa, Draklorni, brzmi przekozacko. Znają oni co najmniej część planów Lisandry i pomagają w ich realizacji. Lecz bohaterka potrzebuje jeszcze bardziej oddanych sług, którzy mają jej w przyszłości pomóc. Bo Lisandra deprawuje i transformuje trolle potęgą ciemnego lodu, który zmienia ich w przerażających wojowników, służących tylko i wyłącznie Lisandrze. Swoją drogą ciekawe, czy Trandel jest tego w ogóle świadomy. Owe trolle, pomimo że poniekąd, mogą trochę obserwatorów przypominać ze względu na rogi i oko, z tego co wiem, mają posłużyć również do ewentualnej walki z nimi. Podsumowując, Lisandra nie tylko uwięziła obserwatorów, do tego trzyma ich w ryzach i cały czas zabezpiecza się w przypadku ewentualnego ich uwolnienia, to jeszcze tworzy tylko i wyłącznie jej lojalne sługi, które mogłyby pomóc jej w walce, ewentualnej walce z obserwatorami. Zatem po co miałaby ich uwalniać? Jeżeli ja bym był na przykład na miejscu takiego obserwatora, jeżeli ktoś zamroziłby mnie na 9000 lat, pierwsze co bym zrobił, to bym się na tym kimś zemścił i obrócił go w niebyt. Tym logicznym tokiem rozumowania doszliśmy do prostego stwierdzenia. Pomimo że tak sugeruje gameplay, to nie. Lisandra nie uwolniła obserwatorów, przynajmniej tak wynika z mojej analizy. Nie wiem, co musiałoby się stać w lore League of Legends, aby bohaterka zdecydowała się na taki krok. Zatem, może już się zastanawiasz, no to jak w takim razie karta w Legends of Runeterra to co, jest niekanoniczna? Otóż, no nie. Obserwator został wrzucony tutaj bardziej pod kątem gameplayowym, co już powiedziałem, i choć jego związek z Lisandrą jest ogromny, tak nie o to tutaj chodzi. Patrząc na obserwatora, i powtórzę to jeszcze raz, wygląda tutaj przegenialnie, jest on rzeczywiście kanoniczny. Z tą różnicą, że nie wiemy, czy jest to obraz przeszłości, czy przyszłości. Gdyż zarówno w karciance są pokazane rzeczy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe. Problem jest taki, że mamy tutaj zarówno elementy wskazujące na to, że ten obserwator może być z przeszłości, jak i z przyszłości. Po pierwsze, widzimy uciekających żołnierzy, oczywiście są to żołnierze Lisandry, którzy mogą wskazywać zarówno na pierwszą sytuację, jak i drugą, lecz sam obserwator może być tutaj lepszą podpowiedzią. Dlaczego ma on rogi, futro czy wiele kończyn? No otóż w momencie, gdy te istoty przedostawały się do świata Runetery, kształtowały swoje ciała i wyglądały bardzo różnie. Nie wchodząc w szczegóły, gdy obserwatorzy przedostali się do Runetery i zanim Lisandra ich uwięziła, to właśnie tak mniej więcej wyglądali. Kształtowali oni swoje fizyczne ciała. Zatem ta grafika może pokazywać ligo legendową przeszłość, co nie byłoby niczym nowym, gdyż w karciance mamy chociażby Yone przed jego śmiercią i rozpoczęciem krucjaty przeciwko demonom Azakana, czy chociażby Jarvana III, ojca Jarvana IV, który to ojciec na moment aktualny w lore nie żyje. Zatem teoretycznie przeszłość pasuje idealnie. Choć niestety bądź stety, tak jak mówiłem, jest jeszcze tego druga wersja. I choć ja bym się po części cieszył, bo generalnie świat League of Legends jest takim światem bardzo mrocznym, można powiedzieć, i więcej w nim takich obserwatorów czy potworów pustki niż Yumi czy Lili, to ja bym wolał, żeby to była przeszłość, a nie przyszłość, bo z obserwatorem czy obserwatorami mało kto mógłby się w ogóle mierzyć. A co dopiero, żeby stoczyć równy pojedynek, albo w ogóle żeby wygrać. Natomiast dlaczego może to być przyszłość? Otóż wiemy, że panowie pustki powoli się uwalniają, lud, w którym są zamrożeni, topi się, runy i pieczęcie powoli, czy w ogóle zaklęcia, przełamują się czy słabną w najgłębszych zakątkach północnego Freljordu. Ja bym powiedział, że uwolnienie obserwatorów jest rzeczą nieuniknioną. Nie mam pojęcia, czy nastąpi to za lat 10 czy 10 tysięcy. W mojej opinii kiedyś się to po prostu stanie, bo tak wynika z League of Legendsowego lore, no chyba że namiesza tutaj inny bohater, który nazywa się Zilean. Ale też niekoniecznie Zilean, jest to zupełnie inna kwestia, której tutaj na razie nie poruszajmy.
Dlaczego może ta grafika być znakiem przyszłości? No przede wszystkim dlatego, gdyż obserwator jest bardzo rozwinięty. Czytaj, ma twarz na środku rogów czy ludzkie ręce, zatem może to oznaczać, że Velkos zebrał już dla nich, czyli czytaj dla obserwatorów, bardzo dużo informacji. Bo do przeszłego, nazwijmy to, obrazu obserwatora wszystko pasuje, poza tą tutaj twarzą. Do tego wśród żołnierzy, wróćmy do nich na chwilę, mamy tylko, podkreślam, tylko przedstawicieli Mroźnej Straży, zatem ci mogą wskazywać zarówno w stronę przeszłości, jak i przyszłości i no nie są jakimś miarodajnym kryterium, ale występowanie tylko ich daje tutaj sporo do myślenia. I do tego, jak zobaczycie, w lewym górnym rogu obserwator niszczy jeden z mostów, co bez wchodzenia w ogromne lorowe szczegóły jest kwestią wskazującą raczej na przyszłość. Podsumowując, lore Lisandry, Mrożnej Straży, jak i obserwatorów posunęło się mocno do przodu. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam to, co tutaj zostało zrobione przez Riot i mam nadzieję, że pomogłem wam nieco bardziej zrozumieć koncept Lisandry i obserwatorów. Nie wiem kiedy, ale w przyszłości na pewno przygotuję wam materiał o tym, kim konkretnie są obserwatorzy. W tym filmie niestety to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.